Belka będzie bardzo cwana, bo Belka będzie coś tutaj miała, jakąś zgapet. Siemanko, z tej strony Bella i witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj jesteśmy w grze, w której 99% ludzi przegrało, więc ja mam nadzieję, że będę tym 1%, który wygrał, słuchajcie, tę grę. Jeśli film wam się spodoba, to zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie kanał, dzwońcie dzwoneczkiem i wpadajcie na bellastay.pl. No i jak widzicie, to jest po prostu ta jedna z rundek Squid Game. Po co ja tam poszłam? Jak widzicie, też na górze jest taki pasek, jak na przykład w tych Tower of Hell, bądź tego typu podobnych grach. My musimy po prostu jak najszybciej dotrzeć tam na metę. No, musimy to, słuchajcie, przejść. Będzie ciężko, bo w pewnym momencie ktoś po prostu będzie się bał iść dalej właśnie, o, w ten sposób, jak to było tu przed chwilą. Więc dobrze byłoby ani razu nie paść, okej? Tylko, że ja dalej to nie wiem, jak to się szło. Okej, dobra, dobra. No i zobaczcie, tu ludzie już zapomnieli, jak iść, a ta coś jest taka podejrzana, słuchajcie. Bardzo podejrzana dziewczyna, bo ona bardzo wszystko dobrze wie. Okej, dobrze jest. Teraz tutaj, w pożądalu, tam są ludzie. Dobra, no to tu po ukosie trzeba teraz już, słuchajcie, zwracać uwagę, gdzie tamci biegną. I patrzcie, jest cała zgraja nas tutaj, chociaż tam ludzie są też daleko. Patrzcie, jaka ta droga jest bardzo, bardzo długa. Przecież jak się teraz ja cofnę, to będzie źle. Najlepiej trzeba by było, słuchajcie, powoli to przychodzić i sobie zapisywać te prawidłowe drogi. Na razie, wiecie, to jest pierwsza rundka, więc rozgrzewamy się i tak dalej, poznajemy wszystko, ale potem możemy tak zrobić, słuchajcie, że sobie gdzieś tam zapiszemy na kartce. Dobra, nikt nie idzie, słuchajcie, no to ja ryzykuję. O, dobrze, że zaryzykowałam, okej. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Czy może prosto, czy może gdzieś jakoś po ukosie? O, tak myślałam, że prosto. Ale teraz wydaje mi się, że ukos... O nie, dobrze, dobrze, dobrze. Okej, w pożądalu, w pożądalu. No teraz może być, nie wiem, ukos? Już jesteśmy niedaleko tych ludzi właśnie, więc dobrze byłoby tam przyjść. Okej, ta dziewczyna znowu przodem. Dobra, dobra, na spokojnie. Okej, tamta zaryzykowała. A tamte się boją, nie ma żadnej odważnej. Tamci też nie pójdą dalej. Oby tutaj nie było, słuchajcie, potrzebnych robuxów, bo nie mam ani jednego chyba robuxa. No, jak coś, to sobie po prostu w międzyczasie załaduję, ale... Okej, one nam pomagają, zobaczcie, one nam pomagają. No dobra, ale gdzie to? My nie wiemy, gdzie tutaj teraz skoczyć. Szybko, szybko. Okej, dobra, dobra, dobra. Patrzcie, trzy z rzędu tutaj. No dobra, więc wydaje mi się, że będzie ukos. Ja bym poszła na ukos, bo to za dużo już było z tej strony. No patrzcie! I takie właśnie się zgraje ludzi zbierają, bo później się zapomina, gdzie to było, się nie widziało. O, padła ona. No nie wiem, może prosto? Okej, tam ktoś nam pokazuje. Ale my chcemy się dowiedzieć dalej. Tutaj niby ściemniają, że skaczą, żeby skoczyć za nim, ale nikt się na to nie nabiera. Może zaryzykuję, słuchajcie, bo tak to co to jest za gra? Co to jest za gra? Pyk. No nie. Ryzyk. Jest! Widzicie? Ja jestem odważną osobą. Dobra, to teraz wiemy. Okej. Szkoda, że to też jeszcze nie jest na czas, bo to wtedy by zmusiło nas wszystkich do takiego szybkiego chodzenia po tej mapie. Dobra, tu widziałam też. Tu będzie to. Tu będzie to. No i patrzcie, jak nas już tutaj jest dużo. Czy my damy radę to przejść? Nie chciałabym się, słuchajcie, cofać. Ale to trochę potrwa, jakbyśmy mieli tak po troszeczku iść do przodu. No, no, no. Wydaje mi się, słuchajcie, że po prostu ja tutaj jak skuszę, to będę robiła tą kartkę. Serio. Tylko nie mam nawet żadnej kartki. Oh, no. Dobra, idę. A, widzicie? Widzicie? No to teraz wy idźcie. Patrzcie, jak jesteśmy już daleko. Zobaczcie. Ryzyk. Okej. Aha, to nieźle. Ktoś i tak padł. No i dobrze, słuchajcie. No i dobrze. Teraz to ja totalnie nie mam pojęcia. Nie mam totalnie pojęcia, gdzie by tu iść. Już mi się tak nie chce tutaj stać. Okej. Brawo, 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 brawo. Brawo dla tego gościa. Uwierzył w siebie i po prostu idzie. A jest już nas tutaj tak dużo, że ja prawie bym sama spadła, bo nie widziałam.
babka chińska mówi, że na lewo. No to idź w takim razie. Jak jesteś taka cwana? Nie no, nie mam pojęcia, słuchajcie, bo nie pamiętam, jak przed chwilą szły drogi w ogóle. Ale może poszłabym na lewo. Spróbuję, a co tam? Spróbuję, chyba nie ma co. O, ktoś musi spróbować, no pewnie. Czemu nie ty? Cwaniaro jedna. Dobra, wiecie co, idę na te lewo. A ten jak to tak szybko idzie sam? Tchórze, tchórze, idę ja. No, widzicie? Widzicie? Dzięki mnie. O, można się odrodzić, pewnie za Robuxy, patrzcie, i w tym samym miejscu. To jest super sprawka, tylko że Belunia, jak mówiłam, ma zero Robuxów, więc się Belka nie odrodzi, czekamy, aż to przejdzie i słuchajcie, zaczynamy od nowa i Belka będzie bardzo cwana. Bo Belka będzie coś tutaj miała, jakąś zgapę, tylko nie wiem, jak to pójdzie nam. Więc prawo, prawo. Okej, zaczynamy. Tylko tu trzeba przyspieszyć, słuchajcie, żeby móc zobaczyć, jak ci ludzie skaczą. Okej, lewo, prawo, lewo, prawo, dobra. Teraz będzie lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Teraz tak, lewo, 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 trzy razy lewo, raz, dwa, trzy. Oj, te moje zapiski zaraz mi się tutaj wszystkie pomieszają. Prawo, no i co teraz? Prawo, czyli dwa razy w prawo, okej, raz, dwa. Jeszcze raz w prawo i tu będzie pewnie w lewo. Nie? Dwa w prawo, okej. Gdzie teraz? Gdzie teraz ludzie? Okej, patrzcie ile prawo, masakra to jest jakaś. Ojej, dobra, stójcie, stójcie. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Czy ja dobrze to mówiłam? Już nie pamiętam. Prawo, prawo, prawo. Trzy razy w prawo, raz, dwa, trzy. I raz w lewo widzę. Okej, dobra. Ale patrzcie, jak my blisko jesteśmy. No i nie ma znowu kogoś, słuchajcie, takiego odważnego, żeby spróbował nam iść tutaj gdzieś dalej. Tak jest, dobra. Okej, lewo, lewo. Okej, ona uwierzyła w siebie, więc idzie. Lewo, 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 prawo, lewo. Prawo. Lewo. Poczekajcie na mnie. Prawo. Lewo. Teraz prawo. Oh my god. Kartka mi się kończy. Kartka mi się kończy. Nie wiem, czy ja już dobrze poszłam. Ej, poczekajcie. Please, powiedzcie mi, bo już się zagubiłam w tych swoich zapiskach. Zagubiłam się. Prawo? No, wiedziałam, że nie. Raz, dwa, trzy. Lewo, prawo. Dobre. Lewo, lewo, prawo. Uwaga. I tak, lewo, lewo, lewo. Dobra, teraz pięć w prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Patrzcie, jaki kozak. W lewo. Ej, dlaczego oni są teraz po prawej stronie i żyją? O, Belka. Prawo. Dobra. I tutaj w prawo się też zgadza. Teraz mam trzy w prawo. Raz, dwa, trzy. Okej, teraz dwa albo trzy w lewo, bo już tak nabazgroliłam, słuchajcie, że już nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ryzyk. Dobra, w prawo. I teraz wszyscy za mną będą szli. W lewo, w prawo. Dobre. Lewo, prawo. Lewo, lewo. Okej, i dalej nie wiem. A to stoi dalej w tym samym miejscu. Gdzie ja szłam? Chyba szłam w lewo, co nie? Więc pójdę w prawo? Dobra. No to tyle nowego, słuchajcie. By było. A teraz totalnie nie mam pojęcia, nikt nic nie podpowiada, więc tak, później jest, widzę, że prawo, bo ona tam stoi, ale podejrzewam, że w sumie teraz to nic nie podejrzewam. Prawo. I prawo, dobra, zaryzykowałam. Dwa razy w prawo. Prawo, lewo, 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 prawo, 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 oh my god. Stój, bo ja już nie zapiszę tego. Nie zapamiętam tego, dziewczyno. Ja już tego nie zapamiętam, słuchajcie, totalnie. Totalnie tego nie zapamiętam, a nie wiem, jak ona to robi. Oh my god, jaka wariatka. No i elo. No to elo. Lewo, lewo, pamiętam, tam było dużo
później już mi się wszystko pokićkało. Jak ona może, to ona jakoś rozpoznaje. Oj, koniec, widzicie? Tyle drogi ona nam przeszła, a my nie zgadliśmy, jak to iść. No niestety. Więc podejrzewam, że jeszcze raz padniemy, słuchajcie, prawo. Tylko że ja tego już, słuchajcie, nie zapiszę, bo nie wiem, która to jest jakby ta płytka, które szkło, więc to już nam nic nie daje, niestety. Już nasze zapiski nie są ważne. Dobra, tu skoczyli. Może z tamtymi się jakoś zrównamy, ale to nie, to nam nic nie da. Okej, na ukos. I tak nie przejdzie. I tak nie przejdziecie tego. O, zobaczcie, żebym padła. Dobra, patrzę jak tam przechodzą. Dobra, patrzę. Tu będzie prawy. Chyba. Albo tu, nie pamiętam. Okej. Dobra. Ta jedna stoi i jakby nam podpowiada, czy coś. Oni się cofają. Dobra, może damy radę z nimi. Okej. Dobrze jest. No, coraz bliżej, słuchajcie. Dobra, widzę tam jakieś ukosy po prostu. Czyli to będzie tu. Wydaje mi się, że to będzie tutaj, że to też są takie ukosy, ale no, tak sądzę. Ryzykuje czy nie ryzykuje? Tak. I to są ukosy, bo to już widzieliśmy. Dobra. Okej. Patrzcie, jak jesteśmy blisko. Dobra, tutaj są dwa prawidłowe. Gdzie teraz? Tutaj ktoś skoczył sobie, więc w pożądalu. No i ktoś się czy w końcu będzie, wiecie, wyłamywał. To jest tak naprawdę próba naszych nerwów. Kto, wiecie, w końcu skoczy, żeby sprawdzić prawidłową drogę. Za dużo lewego, idźcie na prawo, mówię wam, idźcie na prawo. Za dużo lewego już będzie. 6 z rzędu lewe nie, na bank nie. Idźcie w prawo. What? Przepraszam, nie chciałam. Ale jest was tutaj tak dużo, że ja nic nie widzę. Czy my wygramy tą skrzynię? Halo. Dobra, idźmy. No nie, to źle bym wam powiedziała. Już mnie nie słuchajcie, bo ja źle mówię. Nie słuchajcie, no brawo, to nieźle. Dotarli. Gdzie ja jestem? Bo ja spadnę zaraz w dziurę, bo ja po prostu nie widzę, gdzie ja stoję. I tyle. Dobra. Jest coraz bliżej. Uwaga. Czy w lewo, czy w prawo? No takie ukosy są teraz w sumie często. Nie mam robuxów, bo byłoby idealnie się tu zespawnić. Mówiłam, że w prawo. Mówiłam. Hop. Okej. No i teraz gdzie? W prawo. Może w prawo, co? Koniec tych ukosów. Ale ona to zrobiła. To było niezłe ryzyko. No dobra. Jesteśmy po lewej stronie. Teraz tylko 3 szkła. Że naprawdę ktoś tu zaryzykuje. I teraz jestem ciekawa, czy jeśli tam wejdziemy grupą do tej skrzyni, to czy wszyscy wygrywają? Czy po prostu pierwsza osoba, która tam skoczy? Jestem ciekawa, to się zaraz okaże, słuchajcie. Jeszcze tylko 2 szkła. I uwaga. Gdzie to będzie? Może ukosy? Żeby nam tak, wiecie, utrudnić tą zabawę. Uwaga. Prawo. Mówię wam, idźcie w prawo. Ja wam dobrze mówię. O, przyszła ta kuksica w czerwonym stroju. Jak ty tutaj dotarłaś? Ty coś zhakowałaś tą grę. Nie chcę ryzykować. Dobra, idą w prawo. Poszli! I co teraz? Aha. I jeszcze się klejmuje skrzynię. Dobra. Co? Odznaka, słuchajcie. Odblokowali specjalną postać pracownik za zdobycie jedną wygraną. Dostałeś ileś kasy. Aha. I tutaj ktoś pierwszy, kto się, słuchajcie, tutaj dostał, to był wyświetlony. To są chyba nasze te nazwy osób, które się tutaj pojawiły jako pierwsze. No i kasa, słuchajcie, się nalicza na nowo dla tych osób, które tam są. Więc fajnie. Mamy ładne efekty, słuchajcie, przeszliśmy tą grę. Jest troszeczkę
tego szukałam, ale tylko troszeczkę, nawet nie połowę, bo dobiłam sobie kreseczki na kartce, którą drogę, słuchajcie, wybrać. Ja mam nadzieję, że gierka wam się spodobała, wy spróbujcie swoich sił, a jak chcecie szybko oszukać i być, wiecie, numer jeden, to sprawdzajcie po prostu, jak ja to przechodziłam, zapisujcie sobie i wyprzejdźcie to i wygrajcie tą grę. Jak wam się podobało, to zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie kanał, dzwonolcie dzwoneczkiem i wpadajcie na bellastek.pl. Ostatnio, jak widzicie, filmy pojawiają się o godzinie 10 rano, więc serdecznie was zapraszam jutro też na godzinę 10 rano. Pa, pa!